Zacznijmy od początku, a może od końca. Kawę możemy pić w ciąży, natomiast należy pamiętać, że w ograniczonej ilości. W ciąży możemy spożyć do około 300 mg kofeiny dziennie. W związku z tym należy pamiętać, żeby tej kawy nie pić za dużo. Jeżeli boimy się spożywać w ogóle kofeiny w ciąży, można zrezygnować z niej zupełnie i zastąpić ją na przykład kawą zbożową, kawę z kofeiną, kawą zbożową lub kawą bezkofeinową. O czym należy pamiętać? Należy pamiętać o tym, że jeżeli już się decydujemy spożywać kofeinę w ciąży, to też pamiętajmy, że kofeina znajduje się również w innych produktach, na przykład takich jak kakao, czekolada, herbata zielona, herbata yerba mate. Także musimy też pamiętać o tym, że nie tylko sama kawa jest źródłem kofeiny. Trzeba też brać pod uwagę to, że ona znajduje się w innych produktach i łączna ilość spożyta w ciągu dnia to jest również ilość, którą dostarczamy z innych produktów, nie tylko z kawy. Czy kawa odwadnia? Szanowni Państwo, kawa ma w sobie kofeinę. Kofeina ma działanie diuretyczne, czyli wspomaga nam wydalanie większej ilości moczu z organizmu. Natomiast jest to też złożony proces, ponieważ jeżeli my uzupełnimy wodę, pijąc kawę w ciągu dnia, to działanie lekko diuretyczne nie będzie nam tak bardzo wpływało na to, że jesteśmy odwodnieni. Natomiast jeżeli pijemy cały czas kawę w ciągu dnia i nie uzupełniamy wody, czyli nie pijemy nic, na przykład żadnej wody z cytryną, nic w ciągu dnia oprócz kawy i na przykład też herbat, i na przykład zielonej herbaty, to musimy pamiętać o tym, że nie uzupełniliśmy tych naszych niedoborów wody i po prostu jesteśmy na prostej drodze do odwodnienia. Czyli pamiętajmy o tym, że jeżeli pijemy w ciągu dnia kawę, to dobrze jest uzupełnić na przykład szklanką wody to, co ewentualnie może być usunięte z organizmu. Czyli tą wodę, którą możemy na skutek działania diuretycznego kawy utracić, dobrze jest pamiętać o tym, żeby ją uzupełniać. Natomiast jeżeli pijemy w ciągu dnia wodę, odżywiamy się zdrowo, czyli uzupełniamy, dostarczamy wszystkich składników odżywczych z naszą dietą, to raczej nie będzie mowy o tym, żeby kawa nas mogła odwodnić. Tak samo to działa z magnezem, gdzie jest taki mit, że kawa wypłukuje magnez. I to jest właśnie ten sam złożony proces, że z jednej strony pijąc ciągle kawę wspomagamy usunięcie z organizmu wody w większej ilości i nie uzupełniając jej, nie dostarczając dietą wszystkich składników odżywczych, będziemy doświadczać wtedy niedoborów magnezu. Także spożywając kawę, pamiętajmy o tym, żeby odżywiać się racjonalnie i uzupełniać wodę w organizmie.